Radio Głos uskrzydla duszę. Gość poranka. Gościem poranka w czwartek w Radiu Głos jest ksiądz Krystian Fedek, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Pejplinie oraz Kuciewskiego Centrum Kultury. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Rozmawiamy o tym, co rozpocznie się już jutro właściwie. To impreza, która trwa oficjalnie, mówimy o datach 16-17 września, ale właściwie są wydarzenia także towarzyszące Jarmarkowi Cysterskiemu, bo o tym wydarzeniu mowa. 22 już edycja Jarmarku Cysterskiego, a tak najpierw może troszkę o samej genezie, o zamyśle. Czym właściwie jest Jarmark Cysterski, zwłaszcza tutaj dla mieszkańców? Myślę, że w plener różnych wydarzeń kulturalnych faktycznie Jarmark jest pewnie jedną z największych imprez w ogóle w terenie, cieszący się ogromnym powodzeniem, ale cieszy się powodzeniem, bo jest niezwykła jego oryginalność. To, że pokazuje ten zamysł cysterski, średniowieczny, że niejako pozwala trochę przenieść się w czasie, zobaczyć ten ogromny potencjał, jaki niegdyś bywał w opactwie cysterskim tu w Pelplinie. Bo to już przecież w przyszłym roku będziemy świętowali jubileusz 750-lecia nadania cystersom tych ziem pelplińskich, tego odnajdywania i się właśnie tutaj w tej przestrzeni. Dlatego chcemy dzisiaj, będąc spadkobiercami tego dziedzictwa cysterskiego jako diecezja, jako mieszkańcy tego miejsca, faktycznie na nowo pielęgnować ten ich zamysł, a więc poznawać to, co oni robili, jak żyli, co było dla nich takie istotne. I jarmark, który jest 22 edycją, to faktycznie jarmark, który cały czas się rozwija. A więc cały czas powstają nowe pomysły, cały czas staramy się jako organizatorzy faktycznie udoskonalać to wydarzenie, aby ono było przestrzenią, w której odnajdują się i ludzie młodzi, dzieci, starsi, rodziny, żeby każdy faktycznie mógł coś dla siebie znaleźć, aby czuł się po prostu tu dobrze. Temu towarzyszy oczywiście prawie 200 wystawców, którzy przyjeżdżają z różnych stron, aby dzielić się z jednej strony swoimi talentami, drugie sprzedawać rzeczy, które chcą zaoferować odbiorcom. Też w tym kolejnym jarmarku dążymy do tego, aby coraz bardziej pielęgnować rękodzieło, rzeczy oryginalne, aby unikać takich rzeczy związanych typowo z komercją, a pielęgnować faktycznie i promować tych wystawców, którzy wykonują rzeczy samodzielnie, z pasji, dzielą się swoim talentem. To są w dalszym ciągu takie pasje, takie fachy, czy te wszystkie wydarzenia, które towarzyszą jarmarkowi, które nawiązują, czy to jest też okazja, jarmark stricte, także edukacyjna impreza, okazja jako do zaprezentowania się dla wystawców, tak żeby wystawić swoje kramy, czy to wszystko też gdzieś się odnosi do historii, że jest tutaj taki fachowiec, który robi coś takiego, co robiło się tam lata temu, to wszystko jest nawiązaniem historycznym? Myślę, że w części na pewno, chociaż oczywiście z postępem czasu no, już spostrzegamy całkiem inne metody wytwarzania, ale cystersi na pewno są pionierami i tymi, którzy wykonywali niemalże wszystkie zawody, albo w opactwie były osoby, które wykonywały faktycznie szereg różnych zawodów, które dzisiaj już czasami zanikają, ale byli na pewno pionierami w różnych dziedzinach i na pewno ten zamysł i tego ducha chcemy pielęgnować, żeby pokazywać, edukować, a więc nawet wracać do tych dawnych zabaw, które były w średniowieczu, bo tutaj na pewno nowością jest usprawnienie tej strefy edukacyjnej, która ma pomóc zwłaszcza najmłodszym odnajdywanie się w perspektywie właśnie średniowiecza czy ducha cysterskiego. A jeżeli chodzi o sam program tego wydarzenia, mamy przed sobą, ma ksiądz także przed sobą plakat, na którym ten program, punkty tego programu się znajdują. Są takie wydarzenia, na które najbardziej warto tutaj zwrócić uwagę. Mówimy o całym szeregu atrakcji, szeregu wydarzeń, ale coś takiego konkretnego, na co na pewno warto się wybrać. Tak, myślę, że jak prześledzimy program, on oczywiście jest tak nabity, jest tu zaplanowana niemalże każda minuta i w sobotę, i w niedzielę, bo to są trzony
jarmarku, więc na pewno każdy się odnajdzie. Oczywiście zachęcam do tego, aby w ten program spojrzeć. On jest obecny i w przestrzeni portali społecznościowych, czy na stronach internetowych jarmarku, więc tam można dokładnie zobaczyć, co będzie minuta po minucie. Ale tu niebywale ciekawe rzeczy związane, to na pewno jest kwestia zespołów muzyki dawnej, tańców średniowiecznych, też Biesiady, która będzie w strefie jadła i napitka, więc tej strefie gastronomicznej, a więc trochę przeniesienia się w czasie i zobaczenia, jak to się biesiadowało kiedyś. I w tym drugim dniu, no oczywiście na pewno spektakularna będzie to korowód, który przejdzie przez miasto, czy uroczyste otwarcie z wystrzałami, które będą też takim momentem dla nas ważnym. No i oczywiście program historyczny, zawsze jakieś nowe ugryzienie pewnych wątków i pokazanie przez talent aktorów tego, co interpretujemy związanego z średniowieczem. Organizując już jarmark także w ubiegłym roku i gdzieś też koordynując te działania, jak z jakim odbiorem ksiądz się spotyka teraz już tak trochę będąc dużo bliżej tego jarmarku, imprezy bardzo ważnej dla Pelplina? Mi się wydaje, że to jest przede wszystkim impreza integrująca, więc i organizatorów, no bo tutaj mówimy o trzonie, czyli diecezji pelplińskiej, gminie Pelplin, starostwie, a więc zaangażowanie wielu osób, od tych związanych ze szkołami po inne instytucje, stowarzyszenia, które z chęcią i z entuzjazmem, więc nie mam jeszcze aż tak wielkiego doświadczenia, żebym mógł powiedzieć o tym, jak to się rozwija na przestrzeni lat, bo to w zasadzie jest druga impreza, w której uczestniczę w grupie osób organizujących, ale to spotykam się z taką ogromną życzliwością, która pokazuje, że te wydarzenia są bardzo potrzebne, że ludzie pewnie dzisiaj, zwłaszcza po czasie pandemii, chcą się spotkać, chcą wyjść, chcą być ze sobą razem, a odzwierciedla się to faktycznie i w promowaniu jarmarku, i w różnych rozmowach, zapytaniach, setkach telefonów, które są wykonywane do Kociewskiego Centrum, aby uzyskać informacje. My chcemy temu sprostać i cieszymy się, że jest tak ogromne zaangażowanie i to bezpośrednie w organizację, ale także to przez uczestnictwo, bo ona wydaje się może aż tak nieistotne, ale ono jest najistotniejsze właśnie, gdy jesteśmy razem, gdy chcemy coś znaleźć dla siebie, gdy faktycznie uczestniczymy w takich właśnie wydarzeniach jak jarmark. Jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, takie logistyczne, może bardziej, to też miasto funkcjonuje zupełnie inaczej w tym czasie, tutaj na co warto zwrócić uwagę? Tak, to prawda. Przekazujemy na bieżąco informacje, to oczywiście jest dla bezpieczeństwa uczestnictwa w jarmarku, a więc zamkniętych ulicach, parkingach, w których miejscach one są. To wszystko jest obecne na stronach internetowych i tam można faktycznie się z tym programem zapoznać i na stronach miasta, na stronach Kociewskiego Centrum czy diecezji. Na bieżąco są umieszczane informacje. Oczywiście to będzie związane z utrudnieniami, ale pamiętajmy o tym, że dla nas najważniejsze jest uczestnictwo, bezpieczeństwo uczestników, dlatego właśnie takie zamierzenia i plany związane z reorganizacją ruchu. Jarmark Cysterski to impreza, na której można wiele rzeczy nabyć, a z czym ewentualnie warto przyjść na jarmark? Jest coś takiego, co warto ze sobą zabrać? Ja myślę, że trzeba zabrać ze sobą dobre nastawienie, trzeba ze sobą zabrać entuzjazm, to chyba jest najważniejsze, myśląc o tym, jeżeli coś chcielibyśmy nabyć, bo oczywiście jarmark jest też takim momentem nabycia różnych oryginalnych rzeczy, przedmiotów, ozdobników, tych wszystkich wytworów związanych z rękodziełem chociażby, czego na co dzień nie otrzymamy gdzieś w sprzedaży komercyjnej, gdziekolwiek, więc to jest też taki moment nabycia też różnych kwestii gastronomicznych, kulinarnych, bo przecież kwestia zaangażowania kół gospodyń czy innych kulinariów, no to też można spróbować czegoś, czego na co dzień się nie je, a co właśnie w momencie takiego jarmarku będzie dostępne. I kwestia też oczywiście zabawowa, na pewno to wielka frajda dla dzieci, bo poza strefą edukacyjną, gdzie będą prezentowane ścieżki edukacyjne, zajęcia związane ze średniowieczem,
to też pokusiliśmy się o to, aby stworzyć przestrzeń zabaw taką nowoczesną, a więc tak zwanego wesołego miasteczka, parku zabaw, gdzie też najmłodsi będą mogli się wybawić. Czyli raz jeszcze tak spinamy klamrę, wracamy do tego, o czym mówiliśmy na początku. To jest po prostu impreza dla każdego, każdy jest mile widziany, każdy znajdzie coś dla siebie. Tak, w świecie, gdzie dzisiaj spostrzegamy wiele różnych podziałów, napięć, potrzebujemy właśnie takich imprez, które są ponad podziałami, bez względu na to, kto kim jest, co reprezentuje. W tej imprezie naprawdę wszyscy są mile widziani, każdy się tam odnajdzie i każdy coś znajdzie dla siebie. 22. Jarmark Cysterski już w najbliższy weekend. Zapraszamy serdecznie. A naszym gościem w Radiu Głos, gościem poranka w Radiu Głos był ksiądz Krystian Fedek, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Rybinie i Kociewskiego Centrum Kultury Bóg Zapłać. Dziękujemy bardzo. Dzięki bardzo i serdecznie zapraszamy.